To zauważyliśmy, tutaj jest bardzo dużo sklepów, które mają jeszcze naprawdę stare, stare książki i jakieś antyki, tego typu rzeczy. I tak popatrzyłem na te ceny tutaj w przeliczeniu, że to naprawdę wcale nie wychodzi drogo tutaj. No, szkoda, że akurat nie władamy węgierskim, bo pewnie coś by się może i gdzieś tu natrafiło w tych książkach. Tu akurat parę takich przykładowych. Ale uszliśmy chyba teraz z 2 km i to może już chyba jest 10 sklep, gdzie widzimy po prostu non-stop te takie właśnie stare książki, jakieś takie różne antyczne rzeczy. I te ceny naprawdę nie są przerażające, bo tam widzieliśmy takie fajne jakby do notesu z taką sarną, która tam była takie starodawne właśnie fajne i to kosztowało chyba 70 zł. Gdzie u nas coś takiego, no to parę stówek by trzeba było na bank już dać za coś takiego. Tutaj bardzo duże muzeum, które się tu znajduje, bardzo ładnie ozdobione. Wygląda dość ciekawie. No te budynki naprawdę mają tutaj coś ciekawego w sobie i naprawdę ładnie wyglądają. Mała przerwa na jedzonko. Żonka będzie wcinać. Tak, bo to jest mój jedzenia. Tak, ma steka, T-bone steak. I tutaj znaleźliśmy taki bar w tym. Ogólnie fast food, ale żonka znalazła steka sobie do zjedzenia. Także smacznego, żonko. Dziękuję bardzo. Bardzo miły sprzedawca. Tak, i to jest szef kuchni tu. On również mówi po angielski język, po język węgierski. Can you please tell what other languages you can speak? Just Italian, English and Hungarian one. Okay. I też po włosku. Tak jest. Hi everybody. Także jak najbardziej jest tutaj możliwość, jak ktoś chce tylko mięso jeść, to może zjeść tylko mięso. Mięso z solą akurat tutaj ma, także no, bo da sobie da posolić troszeczkę, bo wypociliśmy się dzisiaj, także sól trzeba uzupełnić, także trzeba zjeść coś. Kiedy wy lubicie książki i umiecie czytać język węgierski, barok na przykład, albo niemiecki, albo angielski. Tu są takie ogromne ilości książki. I tu książka Möbel und Raumkunst in England von 1680 bis 1800. To jest naprawdę super. Są naprawdę bardzo duże książki, ogromna ilość, też inne rzeczy i kiedy zobaczymy taki czas. To jest bardzo, bardzo piękne. Ja spróbuję tu w środku.
tym razem z mostu na piechotę. Wczoraj było ze statku, a dzisiaj z mostu. Troszkę na odwrót. Stoją też takie statki, to są hotele ogólnie, te duże. W tych można sobie tutaj po prostu pokoje zamówić i można sobie tutaj po prostu też mieszkać, czyli po prostu masz hotel na statku wtedy. Tutaj most ładnie zrobiony. Tu u góry taki ptak jest. Chciałem go w nocy sfilmować, ale nie dało rady, bo za ciemno było po prostu. Czy ładnie to wygląda? Taka panorama. Cały taki kompleks tutaj tych statków, których jest kilka, na których po prostu są pokoje do wynajęcia. To są raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem chyba ich tu stoi, jak dobrze liczę. Taka panorama. Tu sytuacja jest też bardzo, bardzo dokładnie, bo to jest na chodzący ludzie rowrów w tę stronę i rowrów na drugą stronę. Wszystko jest bardzo, bardzo jasne na moje oczy. No i też się to przyczynia troszkę bardziej do bezpieczeństwa. Nikt nikomu nie wchodzi w drogę i każdy wie, gdzie ma się poruszać. Tutaj bardzo ładny budynek. Ten dach jest niesamowity. Spróbuję go przybliżyć. Naprawdę bardzo ładnie to tutaj wygląda. A z drugiej strony jeszcze też taka wieżyczka jest. I no, powiem wam, no, robi to niesamowity efekt, jak się przed tym stoi. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ogólnie cała ta budowla jest bardzo ładna. Poozdabiana. Tutaj jeszcze mamy tą z tej strony. Gorąco jest tutaj bardzo dzisiaj, niesamowicie. Można się troszeczkę wypocić jak w saunie. W domu będzie zimny prysznic od razu brany, żeby się ochłodzić. Tutaj jeszcze z tej strony, ponieważ na przodzie, jak widzicie, ten dach też tutaj taki jest. I tutaj to całe. Także jest to naprawdę, bardzo ładnie się to prezentuje. Takie dachówki w takim wzorze ułożone i w tych różnych kolorach. Naprawdę ma to w sobie coś ciekawego. Taksówka. Żona już gdzieś sfilmowała taksówki, ale co ja chciałem jeszcze dodać. One tutaj są żółte. Od jakichś 5 lat, ponieważ wcześniej tutaj były normalnie taksówki, a tutaj właśnie znajomy mówił, że wprowadził tutaj urząd miasta właśnie takie coś, że teraz są po prostu wszystkie taksówki takie żółte, coś podobnego jak w Nowym Jorku, tam też wszystkie taksówki są właśnie takie żółte, tak samo teraz tutaj też właśnie tak to jest. Właśnie przeszli tutaj parkingowi, którzy sprawdzają parking. Wchodzili do każdego auta, my przed chwilą poszliśmy do naszego tam zapłacić z tyłu. Tak akurat na czas widzę, bo się skończył. I akurat przyszli, no i ten czerwony samochód nie miał.
że porobili mu zdjęcia i widziałem, że właśnie mi taką czerwoną karteczkę tutaj włożyli za wycieraczkę, na przykład ten mandat. Najpierw to wypisał, wklepał wszystko w system i później widziałem, że właśnie wypisali mandat i włożyli w taki papierowy, znaczy chyba foliowy jakiś woreczek taki czerwony. Pewnie, żeby nie zamokło albo coś takiego, i włożyli po prostu za wycieraczkę. Ejka, następny dzień w Budapeszcie. Ciepło, ale tu też on taki małe fontany. I ptaków, i tu. I tu oni siedzą. And over there, the awesome buildings. And when we take a look up there, co jest dla mnie bardzo śmiesznie, ja myślę tu, gdzie chodzimy z nas trzecie, jestem naprawdę w Amsterdamie. Taki ilość ludzi, ilość karetki, policja, straż pożarna i tak dalej. I bardzo kulturalne miejsce Budapeszt jest. Dobra, my idziemy dalej. Ci widzimy. Dopo. Pa! Mała ochłoda, taka bramka i pryska woda, taka mgiełka. Można się ochłodzić. Tak, i znowu żonka ma jedzenie, tym razem samo mięsko znowu, a ja mam pierś z kurczaka do zjedzenia. Także żonka mięsożerna, jak zawsze. I udaje się to wszystko załatwić tutaj, także ma samo mięsko. Właśnie wyprzedziła nas tutaj taka para, taka starsza pani i starszy pan. My mamy dość szybkie tempo, jeżeli chodzi o chodzenie, ale oni to jeszcze i nas przebili. W tym wieku takie tempo. Respekt. Dobrze, moi drodzy. Tak to wygląda. Taki krótki pobycik tutaj. No, było dość ciekawie. Tak. Dość fajnie. Tutaj no, ogólnie takie ciekawe miasto. Sporo ludzi, sporo różnych narodowości tutaj. Co nam się w oko rzuciło, to bardzo dużo takich ludzi tutaj bezdomnych jest, dość sporo, bardzo dużo. Tak. Gdzieś w Rzeszowie czy gdzie indziej nie było widać w tych miastach aż takiej ilości jak tutaj. Mhm. I po prostu śpią gdzie popadnie. Nawet wczoraj jednego pana na samym środku chodnika żeśmy widzieli. No też nikt się tym za bardzo nie interesuje, wszyscy przechodzą wokół i tak dalej. On centralnie na samym środku chodnika leżał po prostu, no, nawet nikt nie popatrzy, czy w ogóle jeszcze oddycha i tak dalej. No. I tam było też, od ten moment było bardzo duże słońce. No.
Także no, no to tak troszeczkę to jest coś innego, czego tak u nas nie widać. No tutaj naprawdę no, sporo, co kawałeczek po prostu, tak. No, ktoś tam gdzieś leżał, spał i tak dalej. No. Mhm. Bardzo dużo tego, ale ogólnie tak no, przyjemnie. Dużo hałasu oczywiście na zewnątrz, jak to w mieście. Tak tutaj jest. To naprawdę daje mocno czadu z tym hałasem, było to słychać. Na szczęście tutaj ten apartament jest fajny, bo jest tak dość wyciszony, a sypialnia jest całkiem tam z tyłu. Jak się tam do środka idzie, przymknie się drzwi, to praktycznie nic nie słychać. Całkowicie cichutko, także dobrze to tutaj ktoś pomyślał, jak to budował. Tak, ale również ten boiler na przykład. To jest boiler, co ja myślę, to ma 200 litrów wody. No bo to jest boiler po prostu, który wodę grzeje. Dla nas absolutnie wystarczające. Także nie widzę tutaj najmniejszych problemów. Nam wody nie brakło na pewno przy tym. Ale kiedy są ludzie, którzy mają na przykład dwa dzieci i oni mówią o nich, bo to też było pisane, nie wiemy jaki język to było. Oni mają za mało wody na wannę tu, ale to dla mnie jest bzdur, bo ile czas potrzebujesz na krótkie prysznic? No niedużo. No tak, każdy ma inaczej. My tutaj tak. Wcześniej patrzyliśmy sobie na opinię tutaj o tym i tutaj właśnie ktoś napisał, no ten tego, wzięliśmy krótki prysznic, już nie było wody. No, no to raczej ten krótki prysznic chyba trwał z 2 godziny. Inaczej się chyba nie da. Tak. Dobra, myślę, że to by było na tyle. My się powolutku zbieramy. No i znowu odjazd z powrotem. Do domu. Tak jest. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu.